I witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Maciej, to jestem trenerem personalnym z wieloletnim stażem, szkoleniowcem, jak również czynnym sportowcem. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o odnośnie pięciu praktycznych sposobów na to, aby zwiększyć intensywność naszego treningu. Na samym wstępie powiemy sobie, jakie możemy mieć walory poprzez zwiększenie intensywności treningu, czyli przede wszystkim będzie to na pewno podkręcenie lekkie termogeniki naszego ciała, czyli dodatkowe spalenie tkanki tłuszczowej. Na pewno, jeśli trening będzie troszeczkę bardziej intensywny, zaoszczędzimy czasu dla osób, które są bardzo zapracowane, mają mało czasu i po prostu chciałyby bardziej intensywne te jednostki treningowe przeprowadzać. Jest to świetnym rozwiązaniem. Oraz na pewno dla osób, które nie robią długich, mozolnych jednostek treningowych, których po prostu odliczają minuty do końca, taki trening będzie pod taką sferą mentalną troszeczkę bardziej interesujący, ciekawszy, ponieważ z reguły, jak jesteśmy gdzieś tam mocno zajęci treningiem, zmęczeni, mamy lekką zdyszkę, ten trening nam szybciej mija i po prostu nie mamy tego czasu na to, żeby patrzeć, ile czasu zostało na przykład nam do końca. Oczywiście minusami zwiększenia intensywności treningu jest to, że na pewno będzie troszeczkę na pewno mniejszy ciężar, bo wiadomo, te przerwy regeneracyjne bardzo dużo dają pod względem właśnie tej odnowy tego glikogenu mięśniowego. Oraz jeśli chodzi o samą objętość, no to również może być bardzo ciężko utrzymać objętość pod tym względem, ale komuś właśnie w głównej mierze zależy po prostu na troszeczkę lepszej sylwetce i na przykład na bardziej spaleniu tkanki tłuszczowej, no to intensywne treningi będą dużo lepszym rozwiązaniem niż takie mozolne, zwykłe. Więc tak. Przede wszystkim mamy tutaj pięć rzeczy, które wybrałem. Zaczniemy sobie od takiej jednej bardzo nieoczywistej, którą tak w ramach też ciekawostek dodałem. Będzie to tak zwany trening okluzyjny. Trening okluzyjny to jest obwijanie mięśni taką specjalną gumą okluzyjną. Przez to, że nam tutaj brakuje tlenu, wychodzą nam dużo mocniejsze nażylenie. Mamy dużo mniejszy gdzieś tam ten zakres ruchu. Praca w treningu okluzyjnym jest bardzo ograniczona, ale przez to, że mamy tak mało dostępu do tlenu, a później rozwiązując tą gumę, mamy niesamowitego boosta właśnie tego tlenu, krwi i jest wiele gdzieś tam, to jest taki trening, można powiedzieć, troszeczkę bardziej medyczny, bo w momencie, w którym mamy jakieś kontuzje, różnego rodzaju urazy, po prostu ten trening będzie dużo, dużo cięższy dla nas przez to, że po prostu mamy tej jakby strefie beztlenowej, sobie pracujemy cały czas, ale jak na przykład ktoś ma kontuzję i może trenować na te 70%, dołoży sobie właśnie tą okluzję, czyli to oklejanie, to będzie fajnym gdzieś tam rozwiązaniem pod tym względem i przy okazji zwiększa się dużo bardzo ta intensywność tego treningu. Oczywiście no to jest taki w ramach takich ciekawostek, najmniej praktycznie sobie wszystkie, no bo trzeba się owijać, nie wygląda to jakoś tak estetycznie, ale wiem, że parę osób już gdzieś tam swojej przygody z siłownią spotkałem, które stosowało taki trening i bardzo sobie chwaliło i można powiedzieć, że to właśnie ta waskularyzacja, ta pompa mięśniowa była na dużo większym poziomie i dużo większym stopniu i zachwalali sobie bardzo tą metodę. Oczywiście to jest metoda taka od czasu do czasu, nie żeby trenować za każdym razem to. Kolejna rzecz będzie troszeczkę drugi podpunkt, będzie już dużo bardziej praktyczny, bo mówimy tutaj o tak zwanych super seriach. Super serie jest to naprzemienna praca z mięśniami antagonistycznymi do siebie, czyli przykładowo mamy trening klatki piersiowej, to dodatkowo dokładamy sobie ćwiczenie na mięśnie pleców. Czyli jak mamy tradycyjne wyciskanie na przykład leżąc na ławce piersiowej, dodatkowo dokładamy jeszcze wiosłowanie i później dopiero robimy przerwę. Czyli można powiedzieć, że na przykład przez minutę wyciskamy, później przez minutę wiosłujemy i później minutę odpoczywamy. Czyli tutaj mamy taką intensywność, że mamy 2 minuty pracy i minutę odpoczynku. Jest to metoda bardzo, bardzo zwiększająca intensywność. Przez to możemy więcej, możemy na przykład w jednym treningu zrobić 2 partie, a nie jedną, tak jak w przypadku standardowego ćwiczenia. Czyli w przypadku standardowego ćwiczenia powiedzmy, że jest to minuta pracy i mamy powiedzmy tam minuta, 1,5 minuty przerwy. No to tu mamy tak jakby zupełnie odwrócony ten balans, czyli 2 do 1.
No i oczywiście większej tych partii mięśniowej. Oczywiście tutaj minusem jest to, że jednak ten ciężar na pewno będzie troszeczkę mniejszy niż w przypadku takiego tradycyjnego wyciskania, tak samo z wiosłowaniem. No i objętość ogólna, czyli ogólnie tych serii ciężkich zrobimy na pewno mniej, po prostu cały nasz ten układ będzie bardziej zmęczony, ale to na samym wstępie. To można powiedzieć, że każda z tych zasad się do tego dotyczy, więc to już na samym wstępie powiedziałem, także musimy po prostu o tym pamiętać. Oczywiście praca musi być w obrębie mięśni tych antagonistycznych, czyli przeciwstawnie do siebie działających, ponieważ no jak mamy na przykład ćwiczenie na klatkę piersiową, później następne na klatkę piersiową, no to po prostu będziemy bardziej bazować w sferach treningu wytrzymałościowego niż takiego typowo hipertroficznego. Natomiast jeśli chodzi o zwiększenie liczby powtórzeń, to jest akurat następny podpunkt. Czyli intensywniejszy trening możemy mieć właśnie poprzez też zwiększenie liczby powtórzeń. Czyli jak na przykład tradycyjnie wykonujemy 8, 10, 12, to tu zwiększamy 10, 12, 15. Oczywiście znowu kosztem ciężaru, ale na pewno zostawiając takie same przerwy, jak wcześniej wykonywaliśmy. Czyli jak na przykład mamy tą minutę, półtorej przerwy i wykonywaliśmy 8, 10, 12, teraz wykonujemy 10, 12, 15, to po prostu ta intensywność również będzie mocno szła do góry, ponieważ no, będziemy więcej tej pracy wykonywali. Objętość mniej więcej powinna zostać na tym samym poziomie, natomiast ciężar troszeczkę w dół, żebyśmy byli w stanie z poprawną techniką wykonywali. Jest to lepsze, ponieważ tu nie wchodzimy te sfery wytrzymałościowe, tak jak na przykład w poprzedniej w supersteriach byśmy wyrzucili dwa ćwiczenia, no to na przykład 10 powtórzeń wyciskania i na przykład 10 powtórzeń rozpiętek, no to łącznie mamy 20 na klatkę piersiową, czyli już wchodzimy do strefy wytrzymałościowe. Nam na tych strefach wytrzymałościowych nie do końca zależy, dlatego tam pracujemy nad mięśniami antagonistycznymi, a tu sobie pracujemy na tym samym mięśniu, ale na zwiększonej liczbie powtórzeń, po to, żeby właśnie podkręcić no, tu całą to ukrwienie naszej danej jednej partii, nad którą pracujemy w danym momencie. Możemy oczywiście to podzielić na dwa ćwiczenia, aczkolwiek jest troszeczkę mijające się z celem. Jeśli właśnie mamy te 15 powtórzeń, to ciężko wtedy nam by było dobrać jedno ćwiczenie, byłoby na 10, drugi na 5, więc ogólnie można to zrobić na takiej zasadzie, że na przykład 5 ciężkich wyciśnięć siłowych, a później 10 wyciśnięć takich lekkich. To jest jakby dopuszczalne. Musimy po prostu pilnować, żeby nie przekroczyć tej granicy 15 tych powtórzeń. Aczkolwiek, no mówię, jak już dzielić to na dwa ćwiczenia, to pracować antagonistami. Natomiast jak po prostu zwiększyć liczbę powtórzeń samych, to po prostu na jednym ćwiczeniu, ale po prostu ją właśnie zwiększyć. Okay. Kolejna rzecz. Kolejny podpunkt jest to dobór ćwiczeń. Niektórzy po prostu wolą wybierać jakieś prostsze ćwiczenia, ćwiczenia izolowane, w których łatwiej się wczuć w ruch, w którym bardziej możemy wyizolować daną partię. Natomiast intensywniejsze ćwiczenia, jak na przykład przysiady, będą angażowały dużo większą grupę partii mięśniowych. Będą dużo cięższe, dużo bardziej podkręcą nasz metabolizm. Możemy nauczyć się ćwiczenia typu na przykład zarzut, podrywanie, martwy ciąg, praca z ketlem. Wszystkie ćwiczenia bardziej funkcjonalne, czyli po prostu dołożyć dodatkowe ćwiczenia, takie, którymi nie pracowaliśmy wcześniej, które po prostu pomogą nam bardziej nad pracą nad mobilnością, skupić się na troszeczkę innych aspektach. Czyli nie wybieranie tych ćwiczeń, w których siedzimy i jest to statyczny ruch, tylko tych, w których po prostu coś dźwigamy, jeśli oczywiście nasze zdrowie nam na to pozwala. No plus jakieś ćwiczenia, typu na przykład kettle, które również fajnie mogą wpłynąć nam na tak zwaną właśnie gdzieś tam tą zaradność, tą mobilność. I ostatnia rzecz jest to skrócenie przerw pomiędzy seriami. Możemy tutaj skrócić przerwy o 10, maksymalnie 15-20%, co nie zmieniając ogólnie ciężaru, nie zmieniając całej objętości, będzie to lekkim szokiem na pewno dla naszego organizmu
i na pewno wpłynie na to, że będziemy troszeczkę czuli się bardziej, mieli lekką to taką właśnie zadyszkę, lekko podkręcony ten metabolizm i będzie zmuszało nasze ciało do zaadaptowania się do nowego bodźca, nowego typu treningu. Ok, w ramach podsumowania. Punkt pierwszy, trening okluzyjny. Punkt drugi, możemy włożyć ćwiczenia antagonistyczne do siebie i wykonywać tak zwane super serie. Punkt trzeci, pracujemy poprzez zwiększenie liczby powtórzeń, nie przekraczając tych sfer, w których wchodziły ćwiczenia wytrzymałościowe. Punkt czwarty, w którym zdecydowanie zapracujemy sobie innymi ćwiczeniami niż te, które mieliśmy dotychczas, czyli na przykład zamiast ćwiczeń izolowanych na maszynach możemy dołożyć ćwiczenia na przykład z kettlem bądź ćwiczenia wyrostowowe, oraz punkt piąty, w którym dodatkowo do naszego treningu zabierzemy trochę czasu tego regeneracyjnego, ale tu oczywiście musimy pamiętać o tym, że no to już nie może to być trening intuicyjny i musimy z tym zegarkiem na ręku chodzić. Dodatkowo, jeśli chcemy troszeczkę bardziej przeformatować nasz trening, to możemy po prostu zrobić trening ogólnorozwojowy, tak zwany trening stacyjny, pracować na obwodach, wtedy będziemy pracować nad całym ciałem, będziemy mieli 5 stacji, na których pracujemy na przykład na 45 sekund bądź na minutę, a następnie przechodzimy sobie do następnej stacji i wtedy taki trening będzie najmocniejszy z tych wszystkich, które wymieniłem, ale mówię, to jest już w przypadku osób, które na przykład taki jest dla nich jest treningiem dodatkowym, bądź w głównej mierze skupiają się właśnie na przykład na zrzuceniu tkanki tłuszczowej oraz bazy takiej wydolnościowej. Taki trening również będzie fajnym rozwiązaniem, ale go bym nie wykonywał częściej niż 2 razy w tygodniu, ponieważ są niezwykle obciążający dla całego naszego ciała, całego naszego ustroju, więc jako trening dodatkowy będzie super rozwiązaniem. Dobra, dziękuję bardzo za uwagę, do usłyszenia i zobaczenia wkrótce.